Czytam to, odcinek 17. Dziś trzy, a właściwie to cztery książki. Kryminał, kryminał i kryminał. Serdecznie zapraszam, Robert Kasprzycki. Książka numer 1, Sophie Hannah. Błąd w zeznaniach. Autorka dała nam się poznać jakiś czas temu jako kontynuator cyklu Herkulesie Poirot, kontynuator wybrany przez spadkobierców Agaty Christie. I tutaj oczywiście mam pewną odpowiedź na to pytanie, dlaczego akurat ona? Z dwóch podstawowych powodów. Pierwszym z nich jest sprawność Sophie Hannah w konstruowaniu intrygi, tajemnicy, zagadki oraz prowadzeniu czytelnika przez te wszystkie meandry. Druga rzecz to ponadprzeciętna sprawność językowa i stylistyczna, znakomicie uchwycona przez tłumaczkę Martę Kisiel-Małecką. Uzyskujemy zatem świetny efekt, jeżeli chodzi o całość, bo mamy ciekawą historię, opowiedzianą w różny sposób, z różnymi wtrętami różnych postaci. W dodatku mamy to, jak to nazwać, rodzaj wrzucenia zbrodni namiętności na spektrum współczesnych technologii, bo mamy i Twittera, i portale społecznościowe, i korzystanie z SMS-ów, korzystanie z wszelkich udogodnień internetowych, a w tym wszystkim oczywiście kłębi się normalna, zwykła ludzka nienawiść, niechęć, zawiść i zbrodnia w efekcie i w afekcie. Cała książka jest na tyle zaskakująca, że idziemy za autorką i szukamy odpowiedzi i właściwie do końca nie wiemy, kto jest zabójcą, a na pewno, że nie jest nim Lokaj w Liberii, to wiadomo od początku. Myślę, że to początek takiej, żebym większej i głębszej znajomości polskiego czytelnika z autorką tej powieści i autorką kontynuacji o Herkulesie Poirot. Także wydaje mi się, że mamy kolejną, żebym odsłonę i kolejną odmianę kryminału na polskiej scenie czytelniczej. Sophie Hannah, Błąd w zeznaniach. Książka druga, Gonzalo Tavares, bo tak podobno czyta się nazwisko autora, Przypadki Lenza Buchmana. To książka niezwykła, napisana językiem czerpiącym o tyle z Becketa, co z Kafki, o tyle z powiastek filozoficznych XVIII-wiecznych, co z współczesnego całkiem postrzegania tym, czym jest świat, bo mężczyzna, o którym mówimy, czyli Lenz Buchman, jest tutaj najpierw lekarzem, chirurgiem, potem politykiem. Za każdym razem towarzyszy mu sympatyczny rys socjopatii i psychopatii, jako pewien rys człowieka współczesnego. I tak troszkę patrzy na całość Tavares, na nas wszystkich, na ludzi, którzy tutaj żyjemy i radzimy sobie z traumami rozmaitymi, jako ludzi, którzy pewnych rzeczy nigdy nie potrafią, żeby w sobie pokonać i ku pewnym rzeczom zawsze będą zmierzać. Naprawdę mistrzowskie działanie literackie. Tutaj José Saramago protegował, czy też wsparł go słowem swym, mówiąc na okładce, że za 30 do 30 lat przynajmniej Tavares będzie noblistą. Zobaczymy. Póki co jednak Przypadki Lenza Buchmana mogą trafić na listę spokojnie jako tak zwana książka do przeczytania, żeby zobaczyć, czym jest współczesna literatura. Na zakończenie zostawiłem sobie trzeci kryminał. Dlaczego kryminał? Skąd ten żart? Stąd, że ta książka tak naprawdę jest taka właśnie jak część kryminałów skandynawskich. Autor Karl Ove Knausgård. Moja walka. Ta książka jest właśnie takim zmaganiem się, jak sama nazwa wskazuje i sam tytuł, z życiem, z rzeczywistością, ze zbrodnią, jaką jest właśnie życie w jakimś stopniu. Nigdy nie sądziłem, że zainteresuje mnie do tego stopnia opowieść o człowieku, który mówi o sobie, wyłącznie o sobie, dla siebie i przed sobą się w jakimś sensie przedstawia. Często mówi się o Knausgardzie jako spadkobiercy Marcela Prusta, bo choćby dlatego, że książka jego, czy też Moja walka trwać ma 6 tomów. Nic bardziej mylnego, ja jestem zwolennikiem teorii, iż tak jak mówił sam Knausgård w jakimś wywiadzie, jego ojcem, patronem jest Witold Gombrowicz i jego dzienniki. Rzecz napisana jest naprawdę wyśmienicie. Iwona Zimnicka, świetna tłumaczka, przetłumaczyła to z języka norweskiego i wydaje mi się, że literatura norweska ma w jej piórze niezwykłego ambasadora, bo ta książka jest po prostu narkotyczna. Sztyrlic siedział w swoim pokoju w gmachu kancelarii Rzeszy i zamyślił się. Tak mu się to spodobało, że zamyślił się raz jeszcze. Był jeszcze taki serial, 17 mgnień wiosny, o Sztyrlicu, o takim super szpiegu rosyjskim. Dzisiaj nam wczytam to, mignęło 17 mgnień programowych. Trzy książki, jak zwykle właśnie to cztery. Sophie Hannah, Błąd w zeznaniach. Przypadki Lenza Buchmana, Gonzalo M. Tavaresa, a także dwa tomy Mojej walki. Jak się nazywa autor? Karl Ove Knausgård. Zapamiętajcie jego nazwisko, bo warto.
To wszystko w dzisiejszym programie. Serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia, miłej wiosny. Niech dzień będzie radosny. Wszystkiego najlepszego. Ukłony. Serdecznie kłania się Robert Gasprzycki. Auto jest moja walka. Ja sam i wokół mnie chaos tego świata. Płodność życiorysu rzeczywistości, która zmienia nas wszystkich w całość, tą, którą nie jesteśmy. Umieramy się i rodzimy. Rodzimy się i umieramy. A później płacimy podatki i znowu umieramy. Powieść Moja walka Karla Uwe Knausgorda jest właśnie taka, porażająca jak krzyk dziecka w nocy.